Rada o 5, dowództwo o 5, nadzorcy, ludzie, którzy mają pełną kontrolę nad fundacją SCP, wiedzą wszystko o jej działaniach i jej samej, znają każdy jej brudny sekret skrywany przed światem, większość ludzi się ich boi. O 5 wchodzi do pokoju i wszyscy moczą spodnie. Tak się dzieje, gdy masz do czynienia z osobą o najwyższej władzy nad jedną z najbardziej przerażających organizacji w historii świata. Ale kim są tak naprawdę? Ich cechy szczególne, zadania i dokonania. W tym filmie postaram się odpowiedzieć na te i wszystkie inne pytania dotyczące Rady o 5. Będziemy dziś korzystać z akt postaci i osobistości na stronie Fundacji SCP, a konkretnie akt dowództwa O5. Pisane one są z perspektywy Czarnej Królowej, córki dr Girsa, która nienawidzi Fundacji. Znana jest z tego, że podróżuje między wymiarami i miała okazję dowiedzieć się wielu ciekawych informacji na temat różnych wersji członków Rady O5. W aktach dowództwa O5 znajdziemy bowiem dużo sprzecznych informacji, parę wersji tych samych członków Rady. Oczywiście jest to zabieg celowy, z uwagi na to, iż to tak naprawdę od czytelnika zależy, w którą wersję świata Fundacji uwierzy, a od autora, jaką wersję tego świata napisze. Na wstępie rzucę paroma faktami co do ogółu Rady O5. Są to informacje jak najbardziej prawdopodobne i wspólne dla wszystkich ich wersji. Rada O5 rządzi fundacją. O pochodzi od Overseer, czyli nadzorca, a numer 5 oznacza najwyższy poziom upoważnienia, czyli Taumiel. Jest ich 13, oryginalnie było ich 12. Nie zezwala im się na kontakty z anomaliami, jednak często i gęsto łamią ten zakaz. Nie starzeją się, ponieważ korzystają z SCP-006, Fontannę Młodości. Mimo że reprezentują najwyższy autorytet fundacji, swoje działania konsultują z Komitetem do Spraw Etyki. W tak zwanym okresie LOL Fundacji zazwyczaj pełnili rolę postaci, które pojawiały się pod koniec artykułów i mówili bohaterom, żeby przestali być idiotami. Większość O5 posiada pełnomocników, którzy występują w ich imieniu, mogąc się podawać za nich. Często wyglądają, zachowują się i myślą tak jak ich oryginały. To dodatkowe wytłumaczenie dla ilości wersji członków O5 w tych dokumentach. A skoro już przy nich jesteśmy, to zacznijmy czytanie akt członków Rady O5. Omówię przynajmniej parę wersji poszczególnych członków Rady, ale pominę mniej ciekawe osobistości, o ile nie będę miał nic więcej do opowiedzenia na ich temat. Zauważcie natomiast, iż większość wersji poszczególnych członków O5 ma wiele cech wspólnych. A zresztą, sami zauważycie. Zaczynajmy. O5-1. Fundator. Mężczyzna, pochodzenie europejskie, urodzony w Ameryce. Ma ponad 148 lat. Wygląd zróżnicowany. Uczestniczył w działaniach organizacji okultystycznych poprzedzających istnienie fundacji. Najpewniej korzysta z większej liczby technik przedłużania życia niż tylko używane przez O5 SCP-006. Prawdopodobnie posiada wysoki stopień anomalnej ochrony. Opisuje się go jako odzianego w szmaty i kości. Oczywiste nawiązania okultystyczne. Możliwe, że jest pierwotnym administratorem fundacji. Istnieją dowody mówiące, iż urodził się jako Aaron Siegel pod koniec XIX wieku, prawdopodobnie 1866 rok. W 1891 niejaki Aaron Siegel był fizykiem studiującym na Uniwersytecie Cornell. Po tym roku zaginął. Wydarzenia z tej osi czasu nie pasują jednak do informacji o działalności O5-1, ale biorąc pod uwagę jego pozycję i wydarzenia związane z restrukturyzacją rzeczywistości, nie wyklucza się takiego zbiegu wydarzeń. Plotka głosi, że jest ojcem dr Girs, czyli jednocześnie dziadkiem Czarnej Królowej. Wyróżniają się sprzeczne obserwacje fundatora. Jedni opisują go jako starszego mężczyznę, a inni jako nastolatka. O5-1 Ewa. Płeć żeńska, pochodzenie afrykańskie, starożytno-sumeryjskie. Twierdzi, że ma od 10 tysięcy do 15 tysięcy lat. Wygląd zróżnicowany. Twierdzi, że jest trzecią żoną Adama. Uważa również, iż jest matką współczesnej ludzkości. Możliwa matka SCP-076-2 i SCP-073. Twierdzi, że ona i Adam byli przywódcami pierwszych rolniczych ludzi, którzy sprowadzili ludzkość z ogrodu. Mówi, iż Adam był lub stał się manipulatorem rzeczywistości, ale ona sama nie jest jednym z nich. Przeciwnie, ma ochronę przed restrukturyzacją rzeczywistości poprzez kotwicę, jak kilku pracowników fundacji, w tym obecny administrator i dr Alto Clef. O5-1. Martwy człowiek. Mężczyzna, nieznane pochodzenie, rzadko jeśli w ogóle bezpośrednio widziany. Najstarszy żyjący członek i założyciel dowództwa O5. O5-1 jest technicznie rzecz biorąc martwy. Przeżył tylko z powodu anomalnej zmiany i czystej woli walki. Jego ciało to zmumifikowane zwłoki, a on sam powinien biologicznie być martwy. Nigdy nie pojawia się publicznie. Gdy konieczne są wystąpienia publiczne, wysyła swojego sobowtóra. Działa wyłącznie za pomocą pośredników. Inni członkowie Rady O5 zdają się go bać. O5-2. Ogrodniczka. Kobieta, pochodzenie europejskie, urodzona w Ameryce. Wydaje się mieć ponad 80 lat. Rzeczywisty wiek nieznany, brak cech szczególnych wyglądu.
O5-2 jest najwyraźniej drugą wersją dyrektor fundacyjnej dr Sophie Light, zatrzymanej ze skasowanej osi czasu. Zdaje się, że przyłożyła rękę do tego wydarzenia. Jest bardzo różna od obecnej Sophie Light, dyrektorki Ośrodka 41, która nie jest świadoma statusu lub tożsamości swojego dubla. Uważana za wyjątkowo niebezpieczną, nawet w porównaniu do innych O5, znana z podejmowania trudnych, pragmatycznych decyzji. Promuje badanie obiektów SCP i anomalii ogółem. Konsekwentnie trzymała się tego stanowiska, mimo iż fundacja regularnie zmienia swoją postawę co do powstrzymywania się od badań. Wdrożyła wyższe standardy kategoryzacji przedmiotów nienależących do SCP przez fundację. Silnie wierząca w pragmatyczne badania lub badania teoretyczne, które prowadzą do pragmatycznej pracy, wierząc, że jest to najkorzystniejsze dla fundacji na dłuższą metę. Pragnie zrekonstruować to, co anomalne, by fundacja mogła to bardziej zrozumieć. Rzadko spotykana publicznie, postawą przypomina babcię. Utrzymuje kilka obiektów SCP uważanych za kluczowe dla O5, w szczególności SCP-006. O5-2. Nazarene. Kobieta. Pochodzenie bliskowschodnie, izraelskie. Zróżnicowany wygląd, często uchodzi za mężczyznę. Ma obrażenia odpowiadające ukrzyżowaniu, szczególnie wyraźne blizny na nadgarstkach i stopach, ślady bicia i tym podobne. O5-2 jest kolejną wersją dyrektor fundacji dr Sophie Light, zatrzymanej ze skasowanej osi czasu. O5-2 posiada różne możliwości manipulowania rzeczywistości, których zakres jest obecnie nieznany. Mogą sugerować nadanie swojego rodzaju boskiego statusu. O5-2. Droga. Mężczyzna. Pochodzenie europejskie, amerykańskie. Wydaje się mieć ponad 50 lat, rzeczywisty wiek nieznany. Bez niezwykłego wyglądu. O5-2 jest wersją dr Sophie Light, albo przejętą ze skasowanej osi czasu, albo imigrantką z alternatywnej linii czasu. Przypomina obecną Sophie Light pod każdym względem, z wyjątkiem płci, wieku i imienia, Stefan. Podróżuje wszędzie z równie niezwykłą sekretarką ochroniarzem, z którym wydaje się być w romantycznym związku. Nazywa się Tracy Lament i wydaje się być wersją fundacyjnego agenta Troya Lamenta i pochodzi z tego samego miejsca co O5-2. Ani dr Light, ani agent Lament nie są świadomi ich tożsamości. O5-2 wielokrotnie naciska na szczególną zmianę polityki fundacji, aby odtajnić i wprowadzić do społeczności naukowej te anomalne przedmioty, które zostały w pełni zrozumiane przez fundację. Jak dotąd spotkał się z niewielkim powodzeniem w tym przedsięwzięciu z powodu silnego sprzeciwu ze strony innych członków Rady O5. O5-3. Dzieciak. Pochodzenie najprawdopodobniej europejskie. Zdaje się mieć od 17 do 19 lat, mimo że z pewnością jest znacznie starszy. Zawsze ma długie blond włosy, okulary, połataną dżinsową kurtkę i pojedynczy kolczyk. Nigdy nie widziany osobiście, komunikuje się za pośrednictwem terminala komputerowego. Zwykle przedstawia się jako mężczyzna, czasem kobieta, czasem niebinarny lub inny. Nigdy tego nie precyzuje. Pierwotna tożsamość nieznana. Różne raporty wywiadowcze twierdzą, że jest w rzeczywistości martwy i istnieje tylko w stworzonych przez siebie matrycach komputerowych. Nadmiernie przyjazny w osobowości, zazwyczaj. Stosunkowo aktywny członek O5 w niektórych ośrodkach. O5-3. Filozof naukowiec. Mężczyzna. Pochodzenie wschodnioazjatyckie, japońskie. Wygląda na ponad 60 lat. Rzeczywisty wiek nieznany. Brak cech szczególnych wyglądu. Dołączył do Rady O5 w latach 30, krótko po I wojnie światowej. Znany z troski o społeczne konsekwencje nauki. Zdecydowanie przeciwny darwinizmowi społecznemu. Zazwyczaj działa jako głos rozsądku, sumienie Rady O5, nawet jeśli zostaje przekrzykiwany przez innych członków, bądź gdy popiera projekty fundacji, z którymi nie zgadza się w pełni. Pomógł założyć komitet do spraw etyki, prawdopodobnie nadal odgrywa wiodącą rolę w organizacji, jeśli w ogóle ona istnieje. Już jako członek Rady O5 uzyskał tytuł doktora psychologii klinicznej. O5-4. Ambasador. Mężczyzna, pochodzenie australijskie, kanadyjskie. Około 40 lat, brak niezwykłych cech szczególnych wyglądu. Przy urodzeniu zapisany jako kobieta. Były agent terenowy fundacji. W przeciwieństwie do wszystkich innych członków dowództwa O5, często współdziała z agentami lub przedstawicielami zewnętrznych anomalnych grup powiązanych. Współpracuje również z administratorem w bardziej tradycyjnej roli ambasadora, prywatnie spotykając się z szefami państw i organizacji wysokiego szczebla, takimi jak Globalna Koalicja Okultystyczna lub Organizacja Narodów Zjednoczonych, w celu negocjowania takich kwestii jak dostęp fundacji do krajów. Ma spore grono dyplomatów pracujących pod jego kierownictwem. O5-4. Męczennik. Zmarły. Mężczyzna. Pochodzenie europejskie, amerykańskie. Około 40 lat. Brak niezwykłych cech szczególnych wyglądu. Zdobył swoją pozycję, gdy został zmuszony do terminacji wcześniejszego O5-4 podczas jego próby przejęcia fundacji. Niechętnie przyjął stanowisko. Później zmarł w wysoce niejawnych okolicznościach. Publicznie określa się jego śmierć jako bohaterską. O5-4. Mróz. Zmarły. Zrelaksowany, łagodny mężczyzna, pomimo jego surowej reputacji. Nie boi się pojawiać w miejscach publicznych, a nie publikować swoich projektów. Przygotowano dla niego imponujące środki bezpieczeństwa, aby przeciwdziałać jakimkolwiek zamachom. Znany z podróży z dużym, przyjaznym psem, Mastiffem, o imieniu Rover.
nie odzwierciedlał mentalności współpracowników dotyczących używania anomalnych obiektów. Zdecydowanie sprzeciwiał się używaniu obiektów SCP w formie broni. Jeden z kilku członków Rady O5, który zdecydowanie sprzeciwił się testom krzyżowym, a w wielu przypadkach także ogólnym badaniom nad anomaliami. Mógł dopiąć swego po serii incydentów, które obejmowały uwolnienie się SCP-076, powodujące zniszczenie strefy 25 i MFO Omega-7, doktora Kondrakiego, niszczącego w większości ośrodek 19 przez naruszenie przechowalni 682 oraz szereg poważnych wypadków wynikających z krzyżowych testów obiektów SCP. Po tych incydentach O5-4 i jego nowi sojusznicy w dowództwie O5 stwierdzili, że ich pozycja nagle nabrała znaczenia. Wiele projektów zostało ostatecznie zakończonych, a nowa polityka weszła w życie. Należy przeprowadzać jak najmniej badań nad anomalnym, z wyjątkiem tego, co jest konieczne, aby móc je trzymać w zamknięciu. Przeprowadzanie badań uznano za zbyt niebezpieczne. Testy krzyżowe w większości zakończyły się. Była to nieoficjalna polityka fundacji przez większą część następnej dekady. Wpływy O5-4 zaczęły słabnąć w ostatnich czasach, a następnie został nagle zamordowany przez agentów rebelii chaosu. O5-5. Kos. Mężczyzna, pochodzenie europejskie, bliskowschodnie, amerykańskie. Wydaje się być w połowie lat 40., prawie na pewno starszy. Preferuje tweedowe garnitury, zwykle noszone z płaszczem i kapeluszem ze szpilką z kosem. Nosi krawat z ptakami. Zbytnio przyjazny i znajomy w zachowaniu. Ma tendencję do bycia zrelaksowanym i jowialnym, o ile pozwala na to sytuacja. Jeden z bardziej wybitnych O5, stosunkowo często widywany publicznie. Niewiele wiadomo o jego konkretnej roli, choć od dawna jest w Radzie. Artysta o pewnym talencie. Wiadomo, że szkicuje 5 kosów jako podpis. O5-5. Przedsiębiorca lub skarbnik. O5-5 nadzoruje frontalne organizacje fundacji, tworzy fundusze dla prawie wszystkich projektów fundacji. Zwykle manipuluje gospodarkami z korzyścią dla niej. Nie osiąga tego bezpośrednio, a normalnie. Tak, fundacja mogłaby po prostu zrobić sobie złoto, ale potem wstrzyknięcie dużych jego ilości do gospodarki mogłoby ją zdestabilizować. O5-5 nie tylko zarządza organizacjami przykrywkami, czyni je dochodowymi. Inni zatrudniają pracowników, a O5-5 im płaci. Nigdy nie widywany publicznie. Wiele raportów identyfikuje go jako tę samą osobę, co O5-5 Kos, a inni nazywają Kosa fikcją lub fałszywym dublem. O5-6. Cowboy lub Amerykanin. Mężczyzna, pochodzenie europejskie, amerykańskie, w połowie lat 40. Długie włosy trzymane w kucyk. Prawie zawsze nosi biały garnitur z białym kowbojskim kapeluszem Stetson, Boss of the Plains, i posiada białą laskę z rączką wyrzeźbioną w kształcie wilczej głowy. Nieznane znaczenie, jeśli takowe istnieje. Były najlepszy agent terenowy fundacji. Inne szczegóły wcześniejszej tożsamości nieznane, prawdopodobnie wyczyszczone. Profesjonalny, ale i genialny. Reputacja zasłużona za wysokie kompetencje. Odgrywa rolę speca od wszystkiego w fundacji, ale koncentruje się w szczególności na kwestiach bezpieczeństwa. Jeden z O5 częściej widywany publicznie. Podróżuje z dwoma męskimi ochroniarzami, określonymi jako Thompson i Black. O5-6 to najprawdopodobniej starszy brak doktora Jacka Brighta. O5-6, figurant lub starszy. Mężczyzna, pochodzenie afrykańskie, amerykańskie. Zweryfikowano postludzką długość życia, ma prawdopodobnie ponad 200 lat. Jeden z członków założycieli Rady O5, O5-6 był już wiekowy, kiedy dołączył. Mówi się, że starzec wykracza poza zdolności SCP-006 co do odmłodzenia go. Nadal żyje, ale rzadko kiedy podejmuje jakiekolwiek działania w Radzie O5. Jego sekretarz prowadzi sprawę za niego, włącznie z głosowaniem zgodnie z jego życzeniem na posiedzeniach Rady. O5-6, marionetka. Mężczyzna, pochodzenie europejskie, amerykańskie, wczesne lata 40, zazwyczaj ubiera się w gustowne garnitury. Rzadko spotykany publicznie, ale bardzo aktywny wewnętrznie członek dowództwa O5. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że jest marionetką wprowadzoną do Rady O5 przez globalną koalicję okultystyczną, jako możliwą przyszłą próbę wrogiego przejęcia organizacji. Wydaje się, że niektórzy lub wszyscy członkowie Rady O5 są świadomi jego statusu jako szpicla i tolerują tę sytuację z własnych powodów. Być może postrzegają go jako potencjalny zasób, lub przynajmniej postrzegają wiedzę o jego sytuacji jako potencjalny zasób. O5-7, zielona, kobieta, pochodzenie południowoazjatyckie. Wydaje się być w połowie lat 40., prawie na pewno starsza, nieco gruba. Prawie zazwyczaj ubiera się w różnych odcieniach zielonej odzieży. Nieznane jest tego znaczenie, jeśli jakiekolwiek istnieje. Jedna z członków Rady O5 o najdłuższym stażu, opisana jako nieszczególnie moralna w używaniu jej pozycji, choć z sercem we właściwym miejscu, lub przynajmniej blisko właściwego miejsca. Mistrzyni taktyki, charyzmatyczna i dość niebezpieczna. Nieczęsto pojawia się publicznie i na początku często działała poprzez pośredników, osoba wierząca w prywatne spotkania ponad wystąpieniami publicznymi. Ogólnie przyjazna w zachowaniu w osobistych interakcjach, dopóki nie zmieni zdania. Być może była profesor uniwersytetu, zaimplementowała szereg programów szkoleniowych w różnych obszarach całej fundacji. Godne uwagi jest także przyjęcie dr Alto Kleffa i zatwierdzenie wielu jego eksperymentalnych i czasami niepotrzebnie niebezpiecznych projektów. O5-7. Nieprawdopodobne.
Mężczyzna. Pochodzenie europejskie, amerykańskie. Wydaje się być w połowie lat 40. Prawdopodobnie starszy. Brak niezwykłego wyglądu. Posiada reputację bardzo niebezpiecznego. Przeżył niezliczoną liczbę prób zamachów, z których wychodził bez szwanku. Z zabójcami zmarłymi w wyniku tych prób. Nietypowym jest, iż opień staje się podatny na tak wiele zamachów, a także przeżywa w taki sposób. Możliwa anomalna ochrona. Szczególnie interesuje się podmiotami SCP, skradzionymi lub nabytymi przez rebelię chaosu. Liczne doniesienia wskazują, że Opięć 7 jest w rzeczywistości obecnym szefem rebelii chaosu, mimo że bezpośrednio przeczy wielu innym doniesieniom w kontekście rebelii jako organizacji odłamowej. Raporty różnią się w kontekście tego, czy reszta Rady Opięć nie jest tego świadoma, czy wie i częściowo lub w pełni popiera ten stan rzeczy. Opięć 7. Profesor lub heretyk. Dezerter. Mężczyzna, pochodzenie europejskie, amerykańskie, wygląd nieznany. Profesor na ważnym uniwersytecie i wyszkolony psycholog. Kontynuował pracę na poprzedniej pozycji nawet wtedy, gdy był członkiem Rady O5, zanim zniknął z obu stanowisk po ucieczce. Opracował wiele programów szkoleniowych w ramach fundacji, z których wiele jest nadal w użyciu w jakiejś formie. Jeden z głównych inicjatorów wojny domowej w fundacji. Uciekł z fundacji wraz z ówczesnymi O5-4, O5-11 i O5-12, a także z wieloma generałami fundacji i innym O5, który zginął podczas schizmy. Główny przywódca w rebelii, być może współtworzył pierwszą iterację rebelii, która początkowo wydawała się być organizacją używaną do ukrytych operacji fundacji pod inną, stosunkowo bezsensowną nazwą i prawdopodobnie nadal istnieje w tej formie. Uznał nazwę Rebelia Chaosu za uzasadnioną w okresie schizmy. Prawdopodobnie to dlatego Rebelia Chaosu jest nazywana tak, a nie inaczej. Podobno do dziś działa w Rebelii Chaosu. Oskarżony o kompleks Boga, potraktował te oskarżenia jako komplement. Zajął stanowisko, iż Bóg zginął lub umarł, dlatego fundacja musiała zająć jego miejsce. Kwestia często cytowana przez jego zwolenników to: niebo jest puste, a wszyscy aniołowie są tutaj. O5-8. Nowicjusz lub pomniejszy. Mężczyzna. Pochodzenie europejskie, amerykańskie, połowa lat 30. bez niezwykłego wyglądu. Był dyrektor ośrodka fundacji, niedawne podniesienie rangi do członka Rady O5, od 6 do 9 lat z perspektywy 2014 roku. Jednym z jego pierwszych działań jako członka Rady O5 było zatwierdzenie planu dr Kondrakiego dotyczącego zneutralizowania byłego SCP-083. Ten plan spowodował przełamanie zabezpieczeń wielu obiektów SCP, w tym Kondrakiego umyślnie naruszającego przechowalnię SCP-682 oraz prawie dopuszczającego do zniszczenia ośrodka 19. Wydaje się, że ten incydent doprowadził do zamordowania Kondrakiego przez doktora Gearsa z polecenia O5. Chociaż nie został usunięty z Rady O5, O5-8 nigdy nie wyszedł na prostą. Nadal wstrząśnięty skutkami incydentu, wciąż polega na personelu pomocniczym, który wykonuje wszystkie swoje obowiązki, w tym zatrudnianie i zastępowanie personelu pomocniczego. Jak dotąd, O5-8 unikał kolejnych poważnych incydentów, ale plotka głosi, że sytuacja z jego obecnym doborem personelu jest niestabilna i może powodować dalsze błędy. Prawdopodobnie zamordowany, od pewnego czasu nie pojawia się publicznie. O5-8. Mongolia. Kobieta, pochodzenie europejskie. Wydaje się być w połowie lat 50. Prawdopodobnie starsza. Celowo niepiękna w wyglądzie. O5-8 jest znana z tego, że jest brutalna i surowa, choć nigdy arbitralna. Znana z podejmowania trudnych decyzji. Wiadomo, że odegrała decydujący głos w decyzji o wysadzeniu kilku znaczących ośrodków fundacji podczas szczególnie śmiertelnego przełamania zabezpieczeń. Jej wygląd fizyczny jest celowy. Nadzorcy z pewnością mogą zmienić swój wygląd, jeśli zechcą. Wydaje się, że jest to spowodowane stanem emocjonalnym, nękanym przez poczucie winy. Uważana za podatną na próby zamachu z powodu plotek, że przyjmie je z otwartymi ramionami. Nosi pierścień z ludzkiego ścięgna. Oczywiste znaczenie okultystyczne. Prawdopodobnie zamordowana. Od pewnego czasu nie pojawia się publicznie. O5-9. Outsider. Zwyczajna. Kobieta. Pochodzenie europejskie, z wysp Pacyfiku, nowozelandzkie. Wygląd zgodny z zarejestrowanym wiekiem, 53 lat. Posiada laskę z jadeitowymi wkładami, cel przedmiotu niejasny, zarówno okultystyczny, jak i praktyczny. O5-9 jest jednym z najbardziej niezwykłych O5, z dziwnie przyjemnego powodu. Wydaje się, że została wprowadzona bezpośrednio do Rady O5 z sektora publicznego. Powód jej rekrutacji jest nieznany, biorąc pod uwagę jej zupełny brak wcześniejszego doświadczenia co do fundacji. Wcześniej znana jako Donna Wetu Taylor, znana geolożka, została zatrudniona wkrótce po wycofaniu ważnej publikacji, co zakończyło się skandalem. Przyczyną wycofania były naukowe nieścisłości, w tym sfabrykowanie danych, ale skandal wyglądał, jakby fundacja zatuszowała sytuację. Kilka dostępnych fragmentów wycofanej publikacji sugeruje bowiem, że Taylor odkryła kilka anomalii geologicznych i geofizycznych i opracowała ogólną teorię ich funkcji. Zdecydowana zwolenniczka badania zjawisk anomalnych, w tym z oznaczeniami SCP. Możliwy sojusznik O5-2, ogrodniczki. Najwyraźniej częściowo odpowiedzialna za umożliwienie niedawnego dramatycznego odtajnienia niejawnych czasopism technicznych fundacji. Projekt, który najwyraźniej stał na czele dyrektora regionalnego Catherine McTrice, jeśli plotka jest prawidłowa.
Wydaje się, że jej cele obejmują opracowanie ogólnej teorii objaśniającej zjawiska anomalne. Niezwykłe okoliczności przyjęcia O59 doprowadziły do dużej liczby sprzecznych raportów. Najprawdopodobniej zastąpiła wcześniejszego O59 nieszczęście. Mówi się, że jej nominacja z trudem w ogóle weszła w życie, a głosowanie w Radzie wyniosło 7 do 6. W ostatniej chwili w jej stronę obróciły się co najmniej 3 głosy. O59. Nieszczęście. Różny wiek, wygląd i tym podobne, oryginał nieznany. Nosi ze sobą nóż z rękojeścią z kości. Oczywiste znaczenie okultystyczne. Osobowość O59 opiera się na SCP-963-2. Oryginalna wersja próbowała zreplikować SCP-963. Jednak SCP-963-2 zawiera tylko wspomnienia, doświadczenia i osobowość O59, aż do swojej pierwszej śmierci. Kiedy O59 zostaje zabity, a został zabity kilka razy, jest resetowany. Po każdej śmierci musi zostać poinformowany o wydarzeniach, które miały miejsce po jego pierwszej śmierci. Reputacja wyjątkowo pechowego, ograniczony do podwodnych obiektów fundacji. Może lub nie może nadal sprawować pieczę nad stanowiskiem członka Rady O5, ale odgrywa dość ważną rolę mimo wszystko. Prawdopodobnie zastąpiony innym O5. Raporty o jego usunięciu ze stanowiska twierdzą, że nie było ono dobrowolne i zostało spowodowane przez jedną lub więcej z następujących czynności. Seria powtarzających się resetów, co czyni go bezużytecznym. Zepsucie lub uszkodzenie SCP-963-2 powodujące uszkodzenie osobowości. Odporność na jakąkolwiek formę zmian po wielokrotnym resetowaniu. Niezdolność do podążania za biegiem czasu spowodowana wielokrotnym resetowaniem. Odmowa oddania głosu po resecie w sprawie incydentu, w którym był on stosunkowo ważny. O510. Archiwista. Kobieta, pochodzenie afrykańskie, amerykańskie, wygląda na połowę lat 40. Zwykle nosi szary garnitur w paski. O510 pełni rolę archiwisty i strażnika akt. Pełni funkcję opiekuna zapisów poprzednich iteracji planety i powiązanych osi czasu. Te zapisy pokazują, ile razy Ziemia lub oś czasu związana z Ziemią została poważnie uszkodzona i zresetowana, a także ile razy takie resety zostały wywołane lub zatrzymane przez fundację. Dodatkowo zapisy O510 zawierają pełną liczbę wydarzeń kasy K, o których fundacja kiedykolwiek miała świadomość, w tym niektóre informacje przekazane ze wcześniejszych osi czasu. Większość Rady O5 nie ma dostępu do tych informacji, a tylko O510 ma dostęp do nich wszystkich. O510 odziedziczyła swoją rolę od wcześniejszego O510 i już od wielu lat jest członkiem Rady, jednak niedawno stała się publicznie aktywna. Przyjęła kilku nowych badaczy i zainteresowała się SCP-1985 i podobnymi obiektami SCP związanymi z głównymi scenariuszami klasy K. O510. Kamień. Zmarły. Mężczyzna. Pochodzenie europejskie, wygląda na w połowie lat 50., prawdopodobnie starszy, zwyczajny wygląd. Wcześniej grał rolę, którą obecnie pełni archiwista, reputacja profesjonalisty. Siłą usunięty z Rady O5 gdzieś między rokiem 2004 a 2011 za próbę aktywacji na stałe SCP-003. Prawdopodobnie zamordowany. O510. Asasyn. Kobieta. Pochodzenie azjatyckie, europejskie, włoskie. Wygląda na w połowie lat 30. Faktyczny wiek ponad 60 lat. Brak niezwykłego wyglądu. Nosi naszyjnik na szyi z rzeźbionym wisiorkiem z marmurową gałką oczną. Prawdopodobnie znaczenie okultystyczne. Była zabójczyni fundacji. Skutecznie zabijała, później uczyła jak zabijać, a jeszcze później uczyła jak uczyć zabijać. Wspinała się po szczeblach drabiny pracowniczej fundacji, aż trafiła na stanowisko O5. Chociaż jest to niepotwierdzone, może być jednym z nielicznych członków dowództwa O5, którzy przeszli na emeryturę. Raporty potwierdzają, że jej przejście na emeryturę, jeśli miało miejsce, było dobrowolne. Inne okoliczności nieznane. O511. Listonosz. Mężczyzna. Pochodzenie wschodnioeuropejskie. Ponad 80 lat. Brak niezwykłego wyglądu. Pochodzenie pseudonimu niepewne. Możliwe, że naprawdę był listonoszem. Pseudonimu używa się powszechnie. Pracownicy przyznają, że jest jednym z najbardziej zrównoważonych i uprzejmych ludzi, jakich kiedykolwiek spotkali. Najbardziej znaną rolą O511 jest podpisywanie dokumentów co do ostatecznego losu klasy D. Niezależnie od tego, czy trafią do innego ośrodka pod koniec miesiąca, czy zostaną zabici, to O511 decyduje o ich losie. Potwierdzono, że posiadał wcześniej co najmniej jeden inny numer O5, chociaż ta liczba sama w sobie nie jest znana. Może być to typowa zmiana w numerach O5 lub nieznane manewry wewnątrz polityki fundacji. O511. Kłamca lub ojciec kłamstw. Nieznane pochodzenie, wiek pozorny różny. Zawsze atrakcyjny wygląd, zwykle nosi drogie ubrania, jako każda płeć. Płeć często różni się, możliwy wpływ anomalny. Zazwyczaj odnosi się do siebie jako ona, mimo pseudonimu. O511 to główny dezinformator fundacji. Organizuje przykrywki, wymyśla opowiadania i tworzy pogłoski roznoszone zarówno w ramach fundacji, jak i poza nią. Obejmuje to wiele błędnych raportów na temat dowództwa O5. To znaczy, zakładając, że sam raport nie jest błędny, a może być. Nawet jej personel nie wie, co jest prawdą, a co nie. W wielu przypadkach ona także. Bardzo często określana za pomocą innych bądź niestandardowych numerów O5, jak O515. Oczywiście istnieją również doniesienia, że O511 w ogóle nie istnieje i jest przykrywką dla jeszcze głębszej dezinformacji.
O 5.11. Senator. Mężczyzna. Pochodzenie europejskie, amerykańskie. Wygląda na ponad 70 lat. Zweryfikowano postludzką długość życia. Zróżnicowany wygląd. Zwykle ubiera się w nieskazitelnie skrojoną odzież. O 5.11 to polityk o dużej władzy, który został umieszczony w Senacie przez Radę O 5 w celu bezpośredniej kontroli nad pewnymi sprawami politycznymi. Szczególnie związany z wieloma tajnymi stowarzyszeniami. Twierdzi, że jest wysokiej rangi członkiem Shriners i że jest założycielem lub jednym z założycieli Skull and Bones. Raporty mówią, że na przestrzeni wieków manewrował wielką liczbą tajnych stowarzyszeń, a teraz siedzi w Waszyngtonie pociągając za sznurki. O 5.11. Strażniczka lub naczelnik. Deserter. Kobieta. Pochodzenie europejskie, amerykańskie. Wygląd nieznany. Opracowała wiele wczesnych procedur przechowywania w fundacji. Wspiera obszerne badania nad anomaliami. Przeciwniczka kategoryzowania humanoidów jako obiektów SCP. Dla niej SCP były przedmiotami, książką, piłką lub samochodem, a nie na przykład dzieckiem. Spowodowała początkowo schizmę w Radzie, w której O 5.7 uzyskał retoryczną przewagę. Kiedy została przegłosowana w Radzie, nie przyjmowała odpowiedzi nie i wprowadziła podział. Widziała rebelię chaosu jako wyzwolicieli. Humanoidalne SCP działałyby z naukowcami fundacji, a nie byłyby przez nich więzione. Żona ówczesnego O 5.12. Zmusiła O 5.12 do zdezerterowania wraz z nią. Wraz z O 5.4 i O 5.7 oraz innym O 5, który zginął podczas schizmy. Ze względu na swoje pozycje byli w stanie zebrać ze sobą wiele humanoidalnych SCP, a także wiele użytecznych podmiotów SCP. O 5.12. Księgowy. Mężczyzna. Pochodzenie afrykańskie. Wygląda na w połowie lat 40. Prawie na pewno starszy. Duże ciało. Zawsze ubiera się w niezwykle kosztowną odzież. Nosi ciemne okulary zawijane w ramię, przyciemniane szkło w oprawkach z kości słoniowej. Możliwe, że robi to, aby ukryć oczy. Prawdopodobnie znaczenie okultystyczne. O 5.12 pełni funkcję księgowego w Radzie Nadzorców. Matematyczny geniusz. Upewnia się, że wszystkie fundacyjne numerki są na miejscu. Ma dostęp do pewnych danych, których nie ma żaden inny członek fundacji. Precyzyjny, spokojny, praktyczny, silnie wierzący w porządek. Każda część jego codziennej rutyny, a właściwie każda czynność, jaką podejmuje w ogóle, aż do swojego nawyku picia, jest ściśle zaplanowana. O 5.12. Adam. Na emeryturze. Mężczyzna. Pochodzenie europejskie, żydowskie, amerykańskie. Gdzieś pomiędzy 130 a 200 lat. Wygląd nieznany. Bardzo niewiele wiadomo o roli O 5.12 w fundacji, poza tym, że był wyjątkowym badaczem. Znany przede wszystkim z ojcostwa martwego dziecka w połowie lub pod koniec XIX wieku i przekształcenia jej w SCP-321 podczas nieszczęsnej próby uratowania jej. Większość informacji została wykreślona z dostępnych zapisów fundacji. Odzyskane informacje sugerują rodzinną relację z doktorem Jackiem Brightem, najprawdopodobniej jego ojciec. Adam jest jednym z nielicznych członków dowództwa O 5 na emeryturze. Jego przejście na emeryturę było według wszelkich źródeł dobrowolne. Wygląda na to, że w rzeczywistości był pierwszym członkiem dowództwa O 5, który przeszedł na emeryturę. Co ciekawe, nie jest jasne, czy Adam był zobowiązany do poddania się środkom amnezyjnym, rzekowo obowiązkowym dla wycofujących się lub usuniętych członków dowództwa O 5. Jego lokalizacja niestety nie jest znana. O 5.13. Rozstrzygnięcie. O 5.13 nie istnieje. Wszystkim poza Radą O 5 powiedziano, że istnieje. Notatki są tworzone pod tytułem O 5.13, jednak O 5.13 istnieje tylko jako głos rozstrzygający. Głos O 5.13 jest rotowany pomiędzy każdym członkiem Rady O 5, zaczynając od pierwszego i przepuszczając go o numer wyżej, za każdym razem, gdy głos rozstrzygający jest potrzebny. Aby uzyskać dostęp do kilku wybranych baz danych, wymagane jest posiadanie głosu O 5.13. Wiedza ta może być dołączona do głosowania O 5.13 i wymazana z pamięci posiadacza, gdy głosowanie zostanie przekazane, lub może po prostu obejmować dostęp do unikalnych baz danych 13. O 5.13. Tamlin. Albo mężczyzna, albo bezpłciowy. Raporty różnią się, możliwe, że ze względu na cechy anomalne. Nieznane pochodzenie, wiek nieznany, wysoki, rudowłosy. Zgodnie z tymi raportami, raporty głosu rozstrzygającego są dokładne. Jednak O 5.13 istnieje, mimo że jego głos nie jest wydawany przez niego samego. Oryginalna tożsamość O 5.13 to dr Joseph Tamlin. Swoje stanowisko zajmuje tylko z konieczności. Jest anomalnie zmodyfikowanym człowiekiem, istniejącym w stanie czasowo zdestabilizowanym. Częściowo odpięty z czasu. Działa jako zabezpieczenie awaryjne, by przywrócić głos 13 jego właściwemu posiadaczowi, jeśli ten zostanie naruszony. Niektóre raporty, lecz nie wszystkie, wskazują na drastyczne różnice w jego wyglądzie, rasie i płci, ale obecność rudych włosów, naturalnych lub farbowanych, pozostaje spójna. Nieznane znaczenie, możliwe problemy ze zmianą postrzegania lub dosłownie zmiany aparycji. Zajmuje pokój lub pokoje w domu Tamlina, ukrytym miejscu związanym z SCP-1590. Wydaje się być związany z tą lokalizacją. Zazwyczaj nie uczestniczy bezpośrednio w posiedzeniach Rady O 5, ale obserwuje większość z nich, niekoniecznie synchronicznie. O 5.13. Konstrukcja sztucznej inteligencji.
O513 jest konstrukcją sztucznej inteligencji, wykorzystującą różnorodne anormalne metody, technologiczne i nietechnologiczne. Jest podobno w stanie przyjąć wszystkie czynniki istotne dla celów fundacji i wydać zalecenia na temat każdego większego kierunku działania. Ze względu na pewne konsekwencje, okultystyczne, oparte na zasobach lub po prostu biurokratyczne, korzystania z tego konstruktu sztucznej inteligencji jest on stosowany tylko wtedy, gdy Rada O5 musi rozwiązać sytuację w niebanalnej sprawie. Dalsze szczegóły były niezwykle trudne do odnalezienia, nawet za pomocą metod ezoterycznych. Niezależnie od tego, czy istnieje ta wersja O513, za tą rzeczą kryją się sekrety, które fundacja naprawdę chce utrzymać w tajemnicy. A ile z tych tajemnic co do samej Rady O5 jest realne? Która czyja wersja jest tą prawdziwą? No i pewnie nigdy się nie dowiemy, ale pozostawiam to waszej własnej wyobraźni. Jeśli dotrwałeś do końca, zostaw pozytywną ocenę pod filmem i zasubskrybuj, jeśli jesteś nowy. Byłbym bardzo wdzięczny. Tak czy inaczej, ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.